Od czasu do czasu na niebie można zobaczyć niezwykły obiekt. Zdjęcie takiego obiektu pokazuje tutaj. To jest kometa. Komety rzadko pojawiają się takie jasne, które można zobaczyć gołym okiem, ale czasem mamy to szczęście, że można dostrzec. Ostatnio na naszym niebie można było podziwiać bardzo piękną, jasną kometę. Obserwowaliśmy ją przez parę miesięcy na wiosnę 1997 roku, już dość dawno, ale właśnie zdjęcie tej komety tutaj pokazuje. To była kometa Hale-Bopp, ona nazywa się tak od nazwisk odkrywców. Dwaj amatorzy, miłośnicy astronomii, amerykańscy odkryli tę kometę, no i ona okazała się niezwykłą, przede wszystkim z tego względu niezwykłą, że tak pięknie jaśniała na niebie. Przez kilka miesięcy mogliśmy ją podziwiać. Komet się obserwuje bardzo dużo, ale one są na ogół znacznie słabsze, mniej światła od nich dociera i wobec tego często ich gołym okiem nie widać. Widać je przez jakieś instrumenty astronomiczne, przez teleskopy, lunety. Stale na niebie wiele dzisiaj komet można zobaczyć, ale trzeba do obserwacji tych komet używać instrumentów astronomicznych. Czym są te komety? Gdy człowiek od dawna, od niepamiętnych czasów, od zarania swoich dziejów, człowiek podziwiał, intrygowały go te obiekty. Obserwował komety, obserwował, jak się poruszają między gwiazdami, no i oczywiście stawiał pytanie, czym są te obiekty. Czasem uważał to za jakieś złe wróżby, czegoś, co ma nastąpić. Różnie to interpretowano, no ale dzisiaj oczywiście nauka wie już o kometach bardzo wiele i szczególnie intensywnie je obserwuje. I tu już od razu uprzedzę, powiem, że obserwuję je szczególnie intensywnie, dlatego że wiemy, że są to pozostałości, są to resztki materii, z której uformował się Układ Słoneczny. Te pozostałości, resztki, które no, nie zostały tak przetworzone jak materia w Słońcu czy na planetach, na naszej Ziemi, w czasie historii życia Układu Słonecznego. Te resztki, te śmiecie, chciałoby się powiedzieć, kosmiczne, zawierają materię, która niesie informacje o początkach, o tym, co było na początku, jakie były procesy fizyczne, jak była ukształtowana materia, z której został uformowany Układ Słoneczny. Powstało nasze Słońce, powstały planety, powstała nasza Ziemia, w pewnym sensie i my sami. Dlatego badanie tych przedziwnych śmieci kosmicznych, resztek, które czasem tak okazale na niebie wyglądają, no jest niesłychanie ważne, bo może nam coś powiedzieć o naszej przeszłości. I dlatego dzisiaj bardzo intensywnie staramy się zrozumieć, poznać te właśnie ciała niebieskie. Od czego chciałbym zacząć, to jednak od takiego wyjaśnienia, jak w ogóle dochodzi do tego, że od czasu do czasu na niebie pojawia się kometa. Trzeba przypomnieć o tym, jak w ogóle zbudowany jest cały nasz Układ Słoneczny. I na tym właśnie obrazie, takim schematycznym obrazie, który jest jakby takim wycięciem wielkiej kuli w naszej galaktyce, w przestrzeni okołosłonecznej, przez szczelinę w tej kuli, jak gdyby zaglądając do środka, widzimy centralnie położone Słońce. Wokół widzimy planety krążące wokół Słońca. Tu są wyrysowane tak na żółto orbity planet. Najbliższa Słońca Merkury, potem Wenus, potem Ziemia, potem Mars. Ziemia znajduje się w odległości tak zwanej jednej jednostki astronomicznej. To jest odległość, średnia odległość Ziemi od Słońca. Skala jest tutaj logarytmiczna właśnie w tych jednostkach astronomicznych. Potem są dalsze planety: Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, w tej tutaj takiej jak gdyby w szczelinie, porusza się bardzo dużo małych ciał Układu Słonecznego, które nazywamy planetoidami. To są małe obiekty, na części jakieś skaliste, metaliczne obiekty, które krążą wokół Słońca, też po prawie kołowych orbitach, no jak gdyby zaludniając tę przestrzeń pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Ale od niedawna wiemy, że dalej znajduje się, za orbitą najdalszej planety Neptuna, znajduje się drugi taki pas planetoid, też, który nazywamy pasem Kuipera, też wiele bardzo krąży wokół Słońca, bo bardzo też w dalekich od Słońca, prawie kołowych orbitach, wiele takich obiektów, które nazywamy planetoidami. Ale jeszcze dalej, wydaje się, że ten pas Kuipera, gdyby w sposób jakiś taki ciągły, przechodzi jak gdyby taką
koliście otaczającą Słońce strukturę, w której też poruszają się różne małe drobiazgi, małe ciała Układu Słonecznego, które właśnie wydają się być resztkami, pozostałościami tych wszystkich procesów, które doprowadziły do utworzenia się tutaj no, całego Układu Planetarnego, Słońca i wszystkich planet, pasa planetoid, jednego, drugiego pasa planetoid, a wszystkie resztki, które wtedy uczestniczyły 4,5 miliarda lat temu, gdy powstawał Układ Słoneczny, uczestniczyły w tym procesie, no, zostały później oddziaływaniami grawitacyjnymi, powstających obiektów, w szczególności wielkich planet, wyrzucone na zewnątrz. I dzisiaj prawdopodobnie koliście otaczają Słońce. Mówię prawdopodobnie, dlatego że to jest hipoteza. To jest po prostu wygodna hipoteza tłumacząca no, wiele różnych zjawisk, które dzisiaj w Układzie Słonecznym obserwujemy. Ale to jest ciągle hipoteza. Znamy jedynie oczywiście 8 wielkich planet. Znamy pas planetoid, ten pierwszy między orbitami Marsa i Jowisza, ten drugi poza orbitą najdalszej planety Neptuna, pas Kuipera. Ale dalej to już tylko hipoteza. Otóż według naszych najlepszych w tej chwili informacji, jakie zdołaliśmy zdobyć, badając, budując ten model Układu Słonecznego, wydaje się, że właśnie te obiekty, które znajdują się w tym, co nazywamy obłokiem Oorta, tym koliście otaczającym cały Układ Słoneczny, tej strukturze złożonej z jakichś drobiazgów, tych maleńkich obiektów lodowych przeważnie, w tak wielkich odległościach od Słońca, są już bardzo niskie temperatury i tam mogły przetrwać jeszcze tylko jakieś lodowe obiekty, że to jest jak gdyby rezerwuar komet. Otóż różne zewnętrzne oddziaływania z zewnątrz pochodzące, no czym, jakie oddziaływania, no, na przykład jakieś gwiazdy, które zbliżą się do Słońca swoim oddziaływaniem grawitacyjnym, no powodują pewne zamieszanie w tym obłoku Oorta. Ale to zamieszanie może skutkować tym, że jakiś obiekt uzyska na tyle, zmieni swą prędkość i zmieni swój kierunek ruchu, że zbliży się gdzieś tu w pobliżu Słońca. Wleci jak gdyby do wnętrza Układu Słonecznego. To mogą być nie tylko zbliżenia wielkich gwiazd. Dzisiaj na przykład wiemy, że to mogą być oddziaływania pływowe, masy pochodzących, skupione w centrum, w płaszczyźnie galaktyki. Te oddziaływania pływowe, to jest to samo, co my znamy z doświadczenia ziemskiego, pływy ziemskie. To, że się wody oceanów podnoszą i opadają w cyklu związanym z ruchem Księżyca czy ruchem Słońca. Oddziaływanie grawitacyjne Słońca i Księżyca no, powoduje ruchy mas wody na powierzchni Ziemi. To są pływy, oddziaływania pływowe. Ale ten sam mechanizm, który my dobrze znamy z powierzchni z Ziemi naszej, działa również w przestrzeni. I właśnie masa skupiona w płaszczyźnie galaktyki może tak oddziaływać na, no, całe, na Słońce i całe otoczenie Słońca, że powoduje właśnie to jakieś takie, może powodować zamieszanie tu wśród tych małych ciał skupionych w obłoku Oorta, co skutkuje tym, że niektóre z nich od czasu do czasu jak gdyby zostają wrzucone w wyniku skumulowania się tych sił oddziaływań pływowych, wrzucone w pobliże Słońca. No jeśli taki obiekt lodowy zostanie wrzucony w pobliże Słońca i zbliży się do Słońca, gdzie jest wyższa temperatura niż w tych dalekich rejonach, no to wtedy z tym obiektem mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Za chwilę będę o tym mówił, powstaje kometa. Cóż tutaj widzimy? Tutaj widzimy w różnej skali obraz Układu Słonecznego. Zacznijmy od tej największej skali, czyli od tego obrazu. To jest to, co poprzednio pokazywaliśmy, ten obłok Oorta, tutaj jakoś tak schematycznie rysowany. I w środku no, centralne Słońce. I teraz troszkę powiększając ten kwadracik tutaj narysowany, dochodzimy do takiego rysunku. Potem jeszcze ten maleńki kwadracik tutaj do takiego rysunku. I ten z kolei powiększając skalę, dochodzimy do tego. I cóż tutaj widzimy? Tu widzimy to samo. Centralne Słońce, wokół którego wyrysowane zostały orbity najbliższych planet. Merkury najbliżej Słońca, potem Wenus, potem nasza Ziemia, Mars. Ten właśnie pas planetoid, który tu został takimi poszczególnymi kropeczkami wyrysowane, poszczególne planetoidy. Po prostu ich jest tak dużo, że one jak gdyby tworzą wyraźny pierścień, czy wyraźny pas pomiędzy orbitami Marsa i orbitami Jowisza. To jest pas planetoid. Tych planetoid znamy dzisiaj ogromnie dużo. Ach, to już chyba gdzieś około 200 tysięcy, może nawet więcej. Ciągle odkrywa się nowe, liczy się ich orbity. No i jeśli znamy już tę planetoidę, to znaczy widzieliśmy ją, wiemy jak się porusza wokół Słońca, czyli znamy jej orbitę, no to jakiś ten punkt
a jakimś określonym momencie czasu ona tutaj w tej przestrzeni zajmuje i stąd tych punktów jest tak dużo, że na rysunku to się wszystko zlało w taką jak gdyby całą strukturę takiego pasa. Oczywiście w przestrzeni one są od siebie dostatecznie odległe, poruszają się spokojnie, nie zderzając się, a w każdym razie bardzo rzadko się zderzając, poruszają się wokół Słońca. No i dalej jest Jowisz. Tutaj na orbicie Jowisza też widać jakieś zgęszczenie tych małych ciał Układu Słonecznego, tych jakichś planetoid. To są bardzo ciekawe obiekty, ale nie o planetoidach chcę mówić. Na tym rysunku z kolei widać jeszcze tutaj też takie zbiorowisko tych punktów, które obrazują pas Kuipera właśnie w odległości najdalszej planety Neptuna. Bardzo wiele tych planetoid odkrywa się. Dziś już znamy ich chyba dobrze ponad 1000 pewnie, ale odkrywamy je, możemy je obserwować dopiero od niedawna, od roku 1992, kiedy to odkryto pierwszą planetoidę właśnie pasa Kuipera. Nasz Pluton, 9. planeta Układu Słonecznego, który ma taką nietypową orbitę, ta nietypowość sprowadza się do tego, że tak jak gdyby zahacza się za orbitę Neptuna, ma większy mimośród, to nie jest kołowa orbita, jest nachylona, położona orbita jest w płaszczyźnie nachylonej pod pewnym kątem do płaszczyzny ruchu pozostałych planet. Ta nietypowość Plutona każe domyślać się, że Pluton jest po prostu obiektem tego pasa Kuipera, być może największym, ale jednak planetoidą pasa Kuipera. Wielka dyskusja w środowisku naukowym toczyła się niedawno, czy Pluton to jest planeta, czy planetoida. No, jak się zwał, tak się zwał, niemniej jednak wydaje się, że to jest po prostu jeden z obiektów tego właśnie pasa Kuipera. Niedawno odkryto obiekt, który jest szalenie odległy od w ogóle całego Układu Słonecznego, Sedna. To też jest taka planetoida, której ruch jest właśnie taki bardzo dziwny, po bardzo wydłużonej orbicie eliptycznej okrąża Słońce, oddalając się od całego Układu Słonecznego na bardzo dużą odległość. Chciałby się powiedzieć, być może już sięgamy do tego hipotetycznego obłoku Oorta, ale pokazuje tutaj ten rysunek, że nie, że ten obłok Oorta jest chyba znacznie dalej, ale w każdym razie zaobserwowaliśmy obiekt, który jest już jakoś bardzo dziwnym, nietypowym, bo nie w pasie Kuipera, gdzieś wyraźnie poza pasem Kuipera, a jednak gdzieś tam daleko, w dalekich przestrzeniach. Być może to przybliża nas do odkrycia jakiegoś kiedyś obiektu również pochodzącego z tego obłoku Oorta, który, podkreślam ciągle, jeszcze jest traktowany jako hipoteza. Bardzo wygodna hipoteza do zrozumienia ewolucji Układu Słonecznego, ale jednak ciągle hipoteza. Ja jeszcze ten sam rysunek pokażę innego typu. Tutaj z kolei znowu jest ta sama konwencja. Jest centralne Słońce, są na niebiesko wyrysowane orbity najbliższych planet, Merkury, Wenus, nasza Ziemia, Mars, orbita Marsa, planetoidy i orbita Jowisza. Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza ten pas planetoid tym razem na zielono narysowany, ale widzimy tutaj jeszcze inne czerwone obiekty i jakieś niebieskie obiekty. Te czerwone obiekty to są też od niedawna dopiero odkrywane tak zwane planetoidy bliskie Ziemi. Te planetoidy, które mogą zbliżać się do Ziemi, mogą zbliżać się do tych planet, one są dzisiaj szczególnie interesujące dlatego, że jak się mogą zbliżać, to w jakimś granicznym momencie sytuacji mogą również zderzać się z tymi planetami, mogą zderzać się z naszą Ziemią i to oczywiście bardzo daleko idące konsekwencje może mieć. I dlatego śledzenie tych obiektów jest dzisiaj bardzo ważnym problemem naukowym, obserwacyjnym, naukowym, odkrywanie tych obiektów, wyliczanie torów, po które się one poruszają, żeby ewentualnie odkryć ten obiekt, który może zagrozić Ziemi. Dziś nie znamy takiego obiektu, który rzeczywiście w jakiejś przewidywalnej przyszłości zderzy się z Ziemią. Niemniej jednak trzeba się z tym liczyć, że tak jak w przeszłości to następowało, tak i w przyszłości pewnie nastąpi. To są te czerwone obiekty. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na te niebieskie kwadraciki, mniejsze, większe, pełne, puste, kółeczka. Te niebieskie wszystkie obiekty tutaj zaznaczone to są aktualne w momencie, w którym był zrobiony ten rysunek, to jest 2003 rok, luty, 27 luty 2003 roku, aktualne położenia znanych nam komet. Otóż widać z tego, że komety bardzo różnie poruszają się wokół Słońca i w różnych miejscach przestrzeni okołosłonecznej się znajdują. W przeciwieństwie do właśnie planetoid, które dość regularnie albo w tym pasie głównym się znajdują, albo planetoidy bliskie Ziemi gdzieś tu w tym rejonie bliskim Słońca, gdzie poruszają się wielkie planety, są. Natomiast komety jakoś bardzo różnie po różnych orbitach krążą wokół Słońca. I to jest właśnie wynikiem tego, że one prawdopodobnie zostały wytrącone z tego obłoku Oorta kiedyś, z tej
odległej struktury od centrum układu, zostały wytrącone wskutek jakichś oddziaływań z zewnątrz pochodzących i wrzucone, że się tak wyrażę, do wnętrza Układu Słonecznego. I gdy znalazły się tu we wnętrzu Układu Słonecznego, no to zaczęły się z nimi dziać jakieś ciekawe, dziwne rzeczy. Co z nimi się dzieje? I teraz już przejdźmy do właśnie omówienia różnych właściwości komet. Komety, jak powiedziałem, to są najczęściej niewielkie, rzędu setek metrów, niewielkich kilometrów, bryły lodowe. Lodowe, no bo właśnie z tych peryferiów Układu Słonecznego pochodzących, gdzieś tam z tego hipotetycznego obłoku Oorta, gdzie były tak niskie temperatury, że tylko takie obiekty tam mogły no, przetrwać okres życia Układu Słonecznego. I taka kometa zbliża się do Słońca. Gdy zbliża się do Słońca, ta lodowa bryła, no to na jej powierzchni zaczynają jak gdyby parować te lody, które znajdują się na powierzchni. To nie jest dosłownie parowanie, to się nazywa sublimacją, to znaczy przejście ze stanu stałego lodu, ze stanu stałego do stanu gazowego. Jeśli następuje na powierzchni taka sublimacja lodów powierzchniowych, no to wtedy to jądro komety, ta bryła lodowa, zostaje otoczona gazem i pyłem, który wmrożony był w tę bryłę lodową. Ta bryła lodowa to jest przede wszystkim lód wodny, ale oczywiście nie tylko. Tam są różne domieszki różnych innych substancji, również pierwiastków, jakichś nawet krzemianów, metali. I to wszystko jakieś takie pyłki są. I te lody, sublimując z powierzchni, powodują, że to jądro, jak już mówimy, komety, otacza się taką chmurą gazowo-pyłową. Ta chmura może mieć bardzo duże rozmiary. Samo jądro to jest no, kilka kilometrów. A ta chmura gazowa może dochodzić do kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet tysięcy kilometrów. Ale jeśli taka chmura gazu i pyłu jest oświetlona przez Słońce, to promieniowanie słoneczne rozprasza się na tych cząsteczkach tej chmury gazowo-pyłowej i ona zaczyna świecić. I gdy dostatecznie blisko jest naszej Ziemi, blisko Słońca, gdzie jest silnie oświetlona promieniowanie słonecznym, blisko Ziemi, może być na niebie zaobserwowana. I my tę chmurę gazowo-pyłową obserwujemy jako kometę. Różne siły, które ze Słońca pochodzą, w szczególności tak zwany wiatr słoneczny, wydmuchuje z tego obłoku gazowo-pyłowego wokół jądra komety część materii, część tych pyłów i gazów, wydmuchuje w przeciwną stronę niż jest Słońce i tworzy się warkocz komety. Ten właśnie piękny warkocz, który na zdjęciu, od którego zacząłem, był tak ładnie widoczny. I wtedy na niebie widzimy kometę. Ale to wszystko jest możliwe wtedy, gdy ta bryła lodu, pochodząca z bardzo odległych Słońca przestrzeni, zbliży się do Słońca, no tam, gdzie jest wyższa temperatura i ta wyższa temperatura w pobliżu Słońca powoduje właśnie utworzenie się tego przeciwnego zjawiska komety. Ale dzisiaj już znamy o tych bryłach lodu bardzo wiele. Chcę zwrócić uwagę Państwu na pewien szczegół, jakoś wyjaśnić, pewien szczegół dotyczący no, najrozmaitszych badań właśnie tych brył lodowych. Pokazuję tutaj tak schematycznie bardzo, co z taką bryłą lodową się dzieje. Otóż gdy znajduje się blisko Słońca, no, wiemy, że to już jest kometa. I co z tą kometą się dzieje? Jak jej ruch wygląda? Ten ruch komet jest szczególnie ciekawy, no tak historycznie rzecz biorąc, to najpierw badało się ruchy komet. Najpierw gdzieś tam kilkaset lat temu w zamierzchłych czasach nie wiedziano, jak się komety w przestrzeni poruszają. Kiedyś sądzono na przykład, że po linii prostej przez Układ Słoneczny przelatuje taka kometa. Były różne koncepcje, różne hipotezy i właściwie dopiero chyba Edmund Halley, którego nazwisko znane jest, nosi kometa nazwisko Halleya, słynna kometa Halleya, ale właśnie dlatego, że on pierwszy odkrył fakt, że komety mogą, nie muszą, ale mogą poruszać się wokół Słońca po orbitach eliptycznych, okrążać stale okresowo komety. I to właśnie zawdzięczamy Halleyowi. To był rok 1705, ogłoszenie przez Halleya właśnie tej swojej koncepcji, tej swojej hipotezy, że jedna z obserwowanych przez niego i przez jego poprzedników komety co 76 lat powraca do Słońca, w pobliże Słońca, no i może być na niebie widoczna. I rzeczywiście to się sprawdziło. Dzisiaj jest to znane
znana kometa Halleya, która co 76 lat powraca, jeśli tak można powiedzieć, w pobliże Słońca, może być wtedy z Ziemi obserwowana i już obserwacje tej właśnie komety były na przestrzeni 30 jej minionych powrotów. Od roku minus 240 obserwowana jest kometa, którą dzisiaj nazywamy kometą Halleya. O niej będziemy jeszcze trochę mówić. Zanim jednak do tego dojdzie, chcę pokazać jako przykład współczesnych problemów, które związane są właśnie z badaniami komet. O tym, jak porusza się kometa w przestrzeni, wnioskujemy na podstawie obserwacji położenia komety na niebie. W danym momencie widzimy, gdzie kometa się znajduje. Możemy dokładnie podać współrzędne na niebie w określonym momencie czasu, gdzie ta kometa była. I na podstawie takich obserwacji musimy odtworzyć tych obserwacji ruchu komety po niebie, musimy odtworzyć rzeczywisty ruch komety w przestrzeni. To jest bardzo skomplikowany rachunek, ale drogą właśnie matematyczną, rachunkową udaje się to odtworzyć. To zrobił właśnie Halley i na podstawie takich obliczeń orbit komet, czyli toru, po którym kometa się porusza w przestrzeni, on właśnie doszedł do wniosku, że są komety, które okresowo obiegają Słońce. No a dzisiaj wszystkie komety, ruch wszystkich komet, żeby mógł być zbadany, no to trzeba je najpierw zaobserwować, w określonym momencie czasu podać położenie na niebie, a potem ten pozorny ruch po niebie odtworzyć matematycznie na ruch rzeczywisty wokół Słońca. I to jest bardzo skomplikowany matematycznie problem. On się komplikuje szczególnie tym, że dzisiaj wiemy o kometach więcej. Wiemy, że to jest ta lodowa bryła, wiemy, że sublimuje, gdy się zbliża do Słońca, w wyniku ogrzewania przez Słońce sublimuje materia i zostaje wyrzucona z tej komety. I tu jest taki schematycznie pokazany ten lodowy obiekt, który oświetlony przez Słońce, które stąd, prawda, z tego kierunku promieniowanie słoneczne oświetlają to lodowe jądro, powoduje, że w tym miejscu powierzchni, które jest najbardziej nastawiona na promieniowanie słoneczne, najwięcej materii, najwięcej gazów i pyłów zostaje wyrzuconych z komety. I to powoduje, ta materia z komety sublimująca, wyrzucana w kierunku Słońca, może spowodować pojawienie się siły odrzutu. Każda reakcja ma swoją, reakcję. Akcja wyrzutu tej materii powoduje reakcję odrzutu w przeciwną stronę. I to jądro jak gdyby zostaje w wyniku tego odsunięte, jak gdyby troszeczkę w wyniku tego odrzutu zmienia się, to oddziaływuje na ruch tego jądra komety. Jeśli teraz okaże się, że jądro rotuje, to proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Jeśli rotuje w tym kierunku, obraca się jądro w tym kierunku, to ten najsilniejszy strumień materii wyrzuconej ze Słońca skręca się też i wobec tego odrzut jest w drugą stronę. Jeśli obraca się jądro komety w drugą stronę, w tę stronę, tu jest strzałka pokazująca obrót, to ten strumień wyrzutu materii obraca się, a odrzut zmienia kierunek, też inaczej. Ten wektor, że tak powiem, wskazujący na odrzut, wynikający z wyrzutu materii w kierunku Słońca, w zależności od tego, jak rotuje jądro komety, powoduje, że kometa poruszając się wokół Słońca po takiej orbicie, tu linią przerywaną wszędzie zaznaczony jest tor, fragment orbity komety na wszystkich tych trzech rysuneczkach, to albo się sumuje te dwie prędkości odrzutu i ruchu komety sumują się i kometa się jak gdyby troszeczkę szybciej porusza, albo jest opóźniony. Odrzut jest w tą stronę, kometa się w tą stronę porusza, czyli w rezultacie jak gdyby troszeczkę kometa spowalnia. I otóż współczesne obserwacje, współczesne obliczenia, obserwacje, podkreślam, pozornego ruchu komety po niebie i obliczenia z nich wynikające rzeczywistego toru komety wokół Słońca, prowadzą do wniosku, że kometa może w swym ruchu wokół Słońca ulegać maleńkiemu przyspieszeniu lub maleńkiemu opóźnieniu, w zależności od tego, jak się obraca, w którą stronę względem ruchu komety obraca się jej jądro. I to, to są bardzo subtelne zjawiska tego przyspieszenia i lub opóźnienia ruchu komety,
udało się wydedukować z obserwacji ruchu komety po niebie, z tych pozycyjnych obserwacji wykonywanych, wskazujących na ruch, pozorny ruch komety po niebie, my jesteśmy w stanie odtworzyć drogą precyzyjnych obserwacji i rachunków to właśnie, czy kometa się troszeczkę zwiększa swoją prędkość, czy zmniejsza swoją prędkość na orbicie. I to są tak zwane, no nazywamy fachowo, efektami niegrawitacyjnymi. Może nie zupełnie ściśle tak się to nazywa, ale już tak się to utarło. Mówimy, że kometa ma efekty niegrawitacyjne. Jakoś jej ruch wokół Słońca zostaje zakłócony właśnie tymi efektami, o których tutaj mówię. I to się udaje wyliczyć. Co więcej, bardzo subtelne rachunki dotyczące obserwacji, które były długo obserwowane, wiele tych obserwacji jest, pozwalają z tego właśnie, no, utworzenia takiego modelu tych efektów niegrawitacyjnych, coś powiedzieć właśnie o ruchu jądra, obrocie jądra, w którą stronę więcej, nawet o kształcie jądra. Jądra kometarne mogą mieć bardzo różne kształty, nieregularne kształty. To nie są takie koliste bryłki, jak może to wynika z tych rysunków, ale ta nieregularność też została tutaj jakoś właśnie pokazana. I pewne informacje można wydedukować drogą właśnie bardzo precyzyjnych rachunków orbit komet i porównywania ich, konfrontowania ich z obserwacjami, z tym pozornym ruchem obserwowanym komet po niebie, prowadzi do takich właśnie bardzo ciekawych wniosków, że coś o tym jądrze komety możemy powiedzieć. Na przykład jak się obraca, z jaką szybkością, jakie ma kształty i tak dalej. I to są bardzo ciekawe rachunki. Ja tutaj chyba powinienem dodać, że bardzo znaczące prace właśnie w tym zakresie, w liczeniu tych efektów niegrawitacyjnych, mają astronomowie polscy w Centrum Badań Kosmicznych. Jest grupa zajmująca się właśnie tego typu subtelnymi analizami subtelnych ruchów kometarnych, w szczególności efektów niegrawitacyjnych i wyciągania z tych subtelnych rachunków wniosków o budowie jądra komety.